Maruszalkiewicz in the Catch, ale znajdujemy się dosłownie w studiu tylko jedna, jest ze mną Wojsław Rysiewski, witam serdecznie. Witam serdecznie. Więc zacząć od tego bym chciał, jakie spektrum rzeczy jest, którymi ty się zajmujesz, czy to wszystko było od początku, to były tylko castingi i do momentu programu, tak naprawdę do momentu programu jesteś już obserwatorem, czy cały czas twoja rola się zmienia, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o twoją osobę? Oczywiście działamy przy programie już od momentu castingowania i wyboru uczestników i gdzieś naturalnie przeszło to też w dopilnowanie tych kwestii sportowych za te elementy, czyli walkę, kwestie ważeniowe, regulaminowe, zabezpieczenia medycznego, realizacji walk. Tutaj ten stempel KSW jest przyłożony. No i te rzeczy, którymi się zajmuję w KSW, tak samo traktujemy to, tak samo jak po prostu każdą walkę KSW, te walki w programie. No to może jesteście od merytoryka jest po waszej stronie w 100%, ale to zobaczyliśmy na dole, to studio. Ile to jest Polsatu, ile waszego wyboru w tym, kto decydował, gdzie to będzie się działo, jak będzie wyglądało, jakby tutaj ten podział ról? Znaczy tu jest jeszcze trzeci podmiot, Endemol Shine Polska, który jest wspólnie z nami producentem programu, ale akurat za wystrój wnętrza i to, jak wygląda to studio, jak jest zbudowana ta arena walk i też treningów zawodników, odpowiadaliśmy my z naszym doświadczeniem. Ten polski TAF, no tak to jest gdzieś okrzyknięto od lat, no, leżał w szufladzie, no nie wiem ile już lat. Czy chcieliście, żeby to właśnie tak wyglądało i uważacie, że to jest dobry moment, że to właśnie teraz udało się to zrobić? Czy myślisz, że kilka lat temu byłoby podobnie, lepiej, gorzej? Znaczy, no nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Pewnie skoro ten projekt leżał tyle w szufladzie, to chcieliśmy go zrobić dużo wcześniej, ale teraz nadarzyła się taka okazja i no byłoby bardzo źle, gdybyśmy z niej nie skorzystali. Wy doskonale wiedzieliście, jacy zawodnicy, mówię o tej dziesiątce, trafią do programu, więc i ty też doskonale wiesz, jaki charakterologicznie, jakie to są osoby, więc zdawałeś sobie sprawę z tego, jak to może wyglądać w środku. Natomiast no wiadomo, że Polsat, robiąc takie projekty typu niegdyś Big Brother, aktualnie Hotel Paradise, jak Wyjdź za mnie, Wyspa Miłości, te wszystkie różne rzeczy, liczy na kontrowersje. Ty znając tych zawodników, wiedziałeś, liczyłeś, że jest na to potencjał, czy uważałeś, że w ten ton nie ma sensu bić, że inaczej da się zachęcić widzów do oglądania tego programu. To też odnowuje się do tego, co powiedziała Blanka, że jej mama już jest tym zainteresowana, mimo że z tego co wiemy, tych kontrowersji olbrzymich póki co chyba nie ma. Znaczy, na pewno Polsat nam zaufał też, jeżeli chodzi o to, jak chcemy pokazać MMA, zawodników MMA, ten sport, też te wyzwania, trudy, I takie no, gdzieś bolączki codziennego życia fighterów. Nie ma tutaj jakichś sztucznych sytuacji kreowanych, żeby ktoś się z kimś, nie wiem, nie pokłócił, pobił i nie wiem, no nie robimy tutaj Big Brothera, ani tym bardziej Hotelu Paradise, ale oczywiście też zdajemy sobie sprawę z tego, że to ma być program dla wszystkich i gdzieś staraliśmy się znaleźć złoty środek między czysto sportową rywalizacją, ale też elementami reality, bo to jest reality show, żeby przede wszystkim pokazać tych chłopaków. To są, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to są oprócz tego, że świetni sportowcy, to też fajne postacie, ciekawi ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, chcą się przedstawić i pokazać. Więc to naturalnie też no, wyszedł po prostu z tego świetny program dla wszystkich. Widziałeś już pewnie pierwszy odcinek czy drugi, my jutro zobaczymy premierę, powiedz, no bo wy trochę też nie wiedzieliście czego się spodziewać, i wy i Polsat, co tam się wydarzy, jesteś zaskoczony pozytywnie, przewidywałeś, że tak to będzie wyglądało, jakie są twoje odczucia po premierze, nazwijmy to w ten sposób? Nie wiem, jakoś specjalnie się nie nastawiałem, że pewne elementy świata MMA są dla nas naturalne. Wiemy na przykład, że cięcie wagi to jest, powiedziałbym, chyba nawet cięższy element dla zawodników mentalnie i fizycznie niż sama walka, tak? Dla nich często, i to jest to samo w KSW, walka jest pewnego rodzaju nagrodą, a wyzwania są wcześniej. Nie nastawialiśmy się, jak to ma wyglądać, po prostu
zaczęliśmy pracować, robić i szukać tych ciekawych impulsów i myślę, że udało nam się je znaleźć, co będziecie mogli zobaczyć jutro. A propos reguł, jeszcze parę rzeczy, bo sam nie jestem jeszcze doinformowany, nasi widzowie pewnie też, więc zacząłbym od tego, jak wygląda spędzanie czasu, nie mówię, chodzi mi o proces życia codziennego, tylko ile czasu spędzają w skali tygodnia, czy są zamknięci na stałe, czy wychodzą, jak wygląda życie zawodników prywatne i to, nazwijmy to, serialowe. Ja myślę, że to niech zostanie jakąś tam niedopowiedzianym szczegółem produkcyjnym. Zawodnicy na pewno spędzają dużo czasu ze sobą. Jest to też dla nich wymagające, no pod takim względem, że żyją, trenują, spędzają bardzo dużo czasu ze swoim przeciwnikiem, co w normalnych warunkach raczej nie ma miejsca, no bo przeciwnicy są od siebie odizolowani. To też buduje fajne relacje. Myślę, że na razie one są takie bardzo pozytywne, bo jednak cała grupa się wspiera i oni w tym wspólnym, no w tych wspólnych elementach, które są dla nich trudne, bardzo się wspierają. No jest to, naprawdę pokazuje, że zawodnicy MMA to są nie tylko świetni sportowcy, ale wspaniali ludzie i mam nadzieję, że no, publiczność też to dostrzeże, oglądając pierwszy odcinek. Czy teraz sama droga do KSW. Jak jest wyłaniana pierwsza para, która bije się w pierwszym odcinku? Jak to wygląda dalej? Skąd te pary się biorą i dlaczego te, a nie inne? Ile tych walk jest co odcinek? Walka, znaczy jest przynajmniej jedna walka w każdym odcinku. Nie chcę zdradzać, jak one są wyłaniane, bo tego dowiecie się jutro. Nie ma tutaj drużyn, postawiliśmy też zgodnie z ideą programu tylko jeden, że każdy jest tutaj, walczy za siebie, nie ma takiego jakiegoś gdzieś podziału, że drużyna na drużynę, więc myślę, że to też będzie ciekawe, jak w tym względzie zawodnicy będą się zachowywać i gdzieś względem siebie pozycjonować w tym programie. Kategoria wagowa, do jakiej muszą się zbijać, do jakiej się będą bili w programie? Żeby zawodników nie obciążać, no bo no, robienie trzy razy w krótkim okresie czasu, w krótkim okresie wagi 77, no byłoby ogromnym obciążeniem dla organizmów. Zrobiliśmy to kaskadowo, czyli pierwsze walki odbywają się w kategorii 81 kg z półkilową tolerancją, następna w 79 z półkilową tolerancją, no i finał już w docelowej kategorii półśredniej. Bardzo ważna rzecz, którą wszyscy pytają, czy te walki będą wpisywane do zawodowego rekordu, czy jako amatorskie, czy jako tak zwane exhibition bout, cokolwiek to znaczy? Znowu myślę, że to też się wyjaśni na dniach. To, co mogę powiedzieć, to walki w TAF-ie są jako exhibition bouts, czyli no wiadomo, gdzieś odnoszone są do siebie te formaty, tylko dlatego, że komisja w Nevadzie nie zgodziła się na to, żeby one były zawodowe, ponieważ musiałaby wtedy zgodnie z prawem od razu publikować wyniki w momencie, kiedy te walki się odbyły. Tu w Polsce nie ma takiego obciążenia i takiego prawa, więc no nie mieliśmy tego problemu, a więcej pewnie dowiecie się z kolejnych odcinków. Dobrze, to wiemy. I teraz, kiedy nastąpi finał całego programu, turnieju? Finał odbędzie się na gali KSW 54. No jeszcze jej nie ogłosiliśmy, więc tu nie będę mówił o dacie, ale pewnie osoby, które uważnie śledzą portale branżowe, gdzieś mniej więcej już się domyślają, kiedy to będzie. No, myślę, że można policzyć liczbę odcinków i tygodnie po prostu i wyjdzie za samoistnienie. To nie takie proste. Jest tam trochę twistów takich reżyserskich, ale no jest to zaplanowane. Tak naprawdę już faza realizacji tego projektu trwa, myślę, około roku, gdzie przymierzaliśmy się już do sformatowania tego, więc ja mam takie przeświadczenie, że jest to bardzo dobrze zaplanowane. No teraz ważna też kwestia, ponieważ finaliści, ile będą mieli czasu, odkąd dowiedzą się, że są finalistami, do momentu stoczenia pojedynku? No bo wiadomo, przygotowanie, jakieś mikrourazy, tego typu rzeczy, no fajnie, że jakby to nie był tydzień. Na pewno to będzie więcej niż tydzień, znowu wszystkiego dowiecie się, będziemy odsłaniać te karty
sukcesywnie. No teraz chciałbym zapytać o nadchodzącą galę i o to, co tak naprawdę spędza sen z powiek teraz wszystkim organizatorom dużych imprez. Oczywiście chodzi o koronawirusa. No, już nie chcę tutaj wchodzić w mandry samego wirusa, to odpuśćmy. Imprezy masowe są odwoływane masowo, można powiedzieć. Każda, która ma taki status, KSW zawsze ma taki status. I czy macie plan B na wypadek tego, jakby wojewoda, nie wiem, jakby jakikolwiek śląski, łódzki, warszawski prezydent, ktokolwiek, po prostu kategorycznie minister zdrowia uznał, że to się nie może odbyć? Czy bez publiczności, przeniesienie gali, odwołanie gali, czy już wiecie, co zrobicie, jak faktycznie będzie z tym problem? Przede wszystkim na ten moment nastawiamy się, że gala odbędzie się normalnie i tak się do niej przygotowujemy, nie zaniedbujemy, nie wiem, nie przestaliśmy pracować, dlatego że gala może być łatwiejsza do zorganizowania bez publiczności. Oczywiście jesteśmy też przygotowani na każdą ewentualność, mamy i plan B, i plan C, ale też staramy się nie popadać w panikę, pracujemy normalnie, liczymy, że gala odbędzie się normalnie przed łódzką publicznością. Czyli rozumiem, że w biurze KSW nikt w maseczkach nie chodzi? Nie, na razie jesteśmy wszyscy zdrowi i mamy tak sprawną ekipę, że tu jestem spokojny, cokolwiek by się nie wydarzyło, to cały sztab KSW będzie na to gotowy. Pojawiało się też pytanie o liczbę walk. Dzisiaj ogłoszona walka 8, czy będzie 9, czy fani mogą liczyć na więcej pojedynków? No, na pewno chcemy zagwarantować te 9 walk, które jest u nas standardowo. Zobaczymy, pewne rzeczy jeszcze się toczą, chcemy, że tak powiem, nie zostawić fanów z jakimś niedosytem, więc o kilku naszych kolejnych ruchach dowiecie się w najbliższych dniach. Na pewno czytasz nie tylko portale branżowe, ale też komentarze u Was. No, generalnie fani dzielą się i nie są zadowoleni ze wszystkich postaci. Mowa tutaj o topowych zawodnikach, czyli chodzi o rywala Michała Materli, rywala Roberto Solnicza i rywala Marcina Poziomowskiego. Fani, nie tylko fani, uważają, że te pojedynki nazywane są mismatchami, że to są za łatwi rywale dla tych zawodników. Czy to były pierwsze wybory? Czy to wynika z problemów takich, jakie były przy okazji gali KSW 50? Czy ty uważasz, że wręcz przeciwnie, że to są absolutnie równorzędni rywale dla tych trzech topowych na ten dzisiejszy nazwisk? Myślę, że w ogóle nie, jeśli po kolei to gdzieś będziemy analizować, to nie widzę, gdzie miałyby się pojawić zarzuty wobec rywala Michała. Patrick Kinst to jest uznana firma na rynku europejskim, gość, który wygrywał walki w ACB i nie przez przypadek wiele osób o nim mówi, czeski Materla. Myślę, że liczbą walk, doświadczeniem, umiejętnościami to jest pojedynek na równym poziomie i możliwy do wygrania dla obu zawodników. Jeśli chodzi o Pudziana, no to wydaje mi się, że też jest to ciekawe wyzwanie. Gość o bardzo dobrych warunkach fizycznych, młody, rozwijający się. I pamiętajmy, że to jest Mariusz, który ma już ponad 40 lat i też nie czuję, żeby to był rywal słabszy niż Erko Jun, czyli main event poprzedniej gali z udziałem Mariusza Pudzianowskiego. Jest sporo kontrowersji, jeżeli chodzi o Mariusza Zarobskisa. Może nie wszyscy też znają, jakby wiedzą, znają tego zawodnika i wiedzą, czym on się ostatnio zajmował. Przede wszystkim to jest naprawdę mega doświadczony fighter z ogromnymi sukcesami na całym świecie. Znakomity w stójce, też walczący z odwrotnej pozycji. I dodatkowo zapieprzający od stycznia w American Kickboxing Academy, gdzie od wielu lat trenuje i to nie był gość z łapanki. Tak, wiedzieliśmy, że on będzie w dobrej formie i ja jakby proponując tego rywala, przede wszystkim liczyłem na to, że i liczę na to, że to będzie świetny pojedynek w stójce, bo to jest atrybut obu tych zawodników. A fakt, że obaj walczą z odwrotnej pozycji, jest moim zdaniem takim smaczkiem i czymś, co powinno nam dać może nie pięciorundową wojnę, ale super pojedynek na wysokim tempie. No zresztą obejrzyjcie walki Mariusza Zarumskisa. To nie jest gość, który przychodzi się położyć i poddać albo, nie wiem, przypychać przeciwnika do ściany. On będzie robił salta, kopał,
uderzał i w tym momencie kariery Roberto Soldicza uważam, że to jest bardzo, bardzo interesujący rywal. Karol Bedorow ogłosił, że na tej gali nie wystąpi. No, fani gdzieś tam wyłapali, że znikł z plakatu i to już był jakiś tam pierwszy symptom. No i oświadcza, że chce przejść do kategorii półciężkiej, co trzeba przyznać, że jednak mocno wzbogaci tę dywizję i rodzi całkiem dużo fajnych pomysłów. Jak myślisz, kiedy jest realna szansa na to, aby Karol Bedorow zadebiutował w tej dywizji? Czy to będzie kolejna gala, czy ta ostatnia przed wakacjami? Znaczy kolejna na pewno nie. No jesteśmy w kontakcie z Karolem. Rozmawiamy, no też musimy jakby śledzić na bieżąco ten jego progres, jeżeli chodzi o to, co sobie postanowił. No, on szczerze do nas przyszedł, wytłumaczył, że po prostu w tym wieku, po tej liczbie gdzieś stoczonych bojów z tymi najcięższymi zawodnikami, kontuzjami, gdzieś odkłada się to na jego ciele, chce wrócić z przytupem, odzyskać ten dawny blask i to jest coś, co uważa za rozwiązanie. My no, podeszliśmy do tego z otwartą głową i jakby też zawsze, jeżeli zawodnik do nas przyjeżdża i szczerze powie, czego chce, jakie są jego plany, to no, nie robimy mu pod górkę, nie będziemy Karola zmuszali do walk w wadze ciężkiej. Jeżeli ma taki plan, to jesteśmy na niego otwarci i też myślę, tak jak mówisz, no, otwiera to jakieś ciekawe nowe pola pojedynków, które no, wcześniej nikt by się nie spodziewał, że są możliwe. No i temat, który no, jak ostatnio rozmawialiśmy, no to jeszcze Mateusz Gamrot twierdził, że nie ma kontraktu z KSW, już teraz wszystko się zmieniło. Może nic się nie zmieniło, tak naprawdę Mateusz zmienił podejście. No chodzą, ja słyszałem o dwóch wersjach. Pierwsza jest taka, że Mateusz ma jedną walkę w KSW i jeśli zawalczy z Saladinem, jeżeli nie chce się bić z Saladinem, to musi stoczyć dwa pojedynki. Ile w tym prawdy? Nie będę ujawniał tutaj szczegółów naszych ustaleń z Mateuszem. Myślę, że za kilka dni też no, wiele w tej sprawie się wyjaśni. To chyba wszystko, co chciałem się dowiedzieć, to się dowiedziałem. Czekamy no, przede wszystkim liczymy na nieodwołanie gali KSW 53 ani żadnej kolejnej. Miejmy nadzieję, że ta panika się w końcu skończy. Czekamy jutro na debiut tylko jeden. Dziękuję bardzo, poświęcony czas i do zobaczenia przy najbliższej Dziękuję okazji. Również. Dzięki.